Do redakcji trafiło całkiem spore urządzenie wielofunkcyjne. Wraz z rozmiarami idzie spora cena, obecnie kosztuje taki sprzęcik około 5000 zł. Dlatego jest przeznaczone raczej do biur albo szkół, sekretariatów. Wszystko dlatego, że to jest prawdziwe wielofunkcyjne urządzenie. To znaczy, nie tylko drukuje, skanuje, co za tym idzie też kseruje, ale także może posłużyć jako faks. Zresztą, co ja będę długo gadał, posłuchajcie sami w dalszej części materiału. Trzeba zacząć od tego, że urządzenie mierzy sporo. O tym zazwyczaj się nie mówi w przypadku urządzeń wielofunkcyjnych, ale 51,5 na 50 cm przy 35 cm wysokości i 20 kg to więcej niż przy standardowych sprzętach do domu. To jednak model głównie dla biur. A jeżeli coś wiadomo o drukarkach biurowych z funkcją skanera, są ogromne. W porównaniu z nimi Epson L15-150 jest wręcz kompaktowy. Nawet niezwykle kompaktowy, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że przecież drukuje maksymalnie w formacie A3+, o około 28% większym od standardowego A3. Zwłaszcza dosyć istotne jest to, że jest wyższy niż szerszy. To oznacza, że producentowi udało się ograniczyć jego ślad, mniej więcej do kwadratowych proporcji. Taki układ sprawia tym samym, że łatwiej go wkomponować w układ biurka lub postawić na stoliku obok teczek, monitorów i innych niezbędnych do codziennej pracy przyborów. Na froncie znajduje się również duży dotykowy wyświetlacz LCD i sporo dodatkowych przycisków fizycznych. Oprogramowanie wewnątrz maszyny pozwala, wykorzystując ekran, modyfikować ustawienia, wysyłać faksy i robić wiele innych rzeczy. Na przykład drukować bezpośrednio z podłączonego do frontalnego USB pendrive'a. Warto przy tym powiedzieć, że w taki sposób przeniesiesz na kartkę wyłącznie formaty JPG lub TIFF. Ale ogólnie taki wyświetlacz, no i dodatkowa możliwość korzystania z pendrive'a to bardzo wygodna sprawa. Pora przejść do mięska, czyli podstawowych funkcji urządzenia. Wspomniany format A3+, idealny do zastosowań np. w biurze architektonicznym, to jedno. Mamy tu także duplex, w dodatku zarówno przy drukowaniu, jak i skanowaniu. Epson L15-150 automatycznie pracuje w tym przypadku dwustronnie, z kartkami sięgającymi rozmiarami nawet A3. To istotne, bo wiele tańszych maszyn ogranicza się do A4. W praktyce to ogromna wygoda. Oczywiście wykorzystanie dupleksu praktycznie wydłuża dwukrotnie wszelkie działania urządzenia, ale nie wymaga od użytkownika przekładania kartek. To udogodnienie właśnie dlatego, że pozbawi cię przyjemności i ręcznej pracy z zasobnymi dokumentami. Epson wykona całą robotę, podczas gdy ty przysiądziesz do niemożliwych do zmechanizowania zadań. Skoro w ogóle o temacie drukowania i skanowania mowa, warto podkreślić, że urządzenie może pracować jako faks. Jeżeli należysz do osób, które do dzisiaj kurczowo trzymają się lat 90. albo po prostu tej funkcji potrzebujesz ze względów na przykład prawnych lub kompatybilnościowych, będziesz zadowolony. Nie sposób zapomnieć o podajnikach. W tej maszynie Epsona do funkcji drukującej znajdują się 3, a do skanowania z dupleksem 1. Z przodu są 2 podajniki do drukowania łącznej pojemności 500 kartek, a z tyłu jeden mieszczący ich zaledwie 50. Na górze maszyny znalazło się miejsce na tackę do automatycznego skanowania dwustronnego. Na tej również można położyć łącznie 50 kartek o rozmiarze sięgającym A3. Ogólnie rzecz biorąc, jest więc naprawdę dużo miejsca do każdego z zastosowań Epsona L15-150. Maszyna zbiera pod tym względem kolejne punkty za wygodę. Im rzadziej trzeba wymieniać papier, tym mniej jest faktycznej ręcznej roboty przy używaniu urządzenia wielofunkcyjnego. Żeby praktycznie zakończyć kwestie podstawowe w omawianiu możliwości Epsona L15-150, trzeba dodać to i owo o dodatkach. W opakowaniu właściwie głównym jest rzecz najważniejsza, czyli atrament. Ponieważ jest XXI wiek i mowa o sprzęcie Epsona, mamy tu do czynienia z systemem butelkowym EcoTank. To wygodne i w dodatku oszczędne rozwiązanie. Zasobniki na atrament wypełnia się po prostu nalewając go. Jest tu bezpieczny system zapobiegający rozlewaniu prosto z butelek, takich jak te, które dorzucane są w zestawie. Atrament dostarczany z Epsonem L15-150 w teorii ma być na tyle wydajny, aby zadrukować nawet do 4500 kartek A4 czarnym tekstem lub 2800 na kolorowo. Dokupienie większej ilości atramentu to nie powinien być problem. Według oficjalnych cen koszt wydruku i jednej czarno-białej kartki wynosi mniej więcej 1 grosz, a kolorowej 3 grosze. To śmiesznie mało i w dłuższej eksploatacji nie przetrzepie twojego portfela. Chyba właśnie z tego względu wyobrażałbym sobie ten sprzęt także dla studenta. Właściwie to całej grupy studentów, na przykład architektury lub fotografii. Z tego co wiem, siłą rzeczy trzeba na takich kierunkach drukować sporo i to nie małych formatów. Startowa kwota to może być za dużo dla jednego żaka, ale dla całego kółka naukowego po składkach i ze wsparciem finansowym uczelni? Czemu nie? Tym bardziej, że urządzenie w czasie całej eksploatacji, która pewnie ze względu na jakość wykonania i cenę będzie dosyć długa, okaże się rozwiązaniem ekonomicznym i przede wszystkim szybkim. Z tej samej przyczyny wyobrażam go sobie, oprócz wspomnianych biur i kółek, w szkołach. Świetlice, biblioteki, sekretariaty, miejsca, w których drukuje się często i dużo. Zwłaszcza przydatna tu będzie możliwość wydrukowania dużych formatów. Plany lekcji, zdjęcia grupowe, ważne ogłoszenia, to wszystko ma to do siebie, że im jest większe, tym lepsze. Na osobny segment zasługuje łączność bez
bezprzewodowa maszyna. Sprzęt może oczywiście pracować przez wspomniany kabel USB lub Ethernet, ale ma też Wi-Fi, również w wersji Direct. To drugie jest o tyle istotne, że znacznie ułatwia proces podłączania nowych sprzętów, np. telefonu do urządzenia wielofunkcyjnego. Mówimy o tym co test i będziemy powtarzać do znudzenia. Epson ma po prostu wygodną aplikację na smartfona. Paruje się naprawdę łatwo. Po włączeniu funkcji Wi-Fi Direct, tutaj cały proces jest uproszczony dzięki czytelnemu ekranowi z polskim oprogramowaniem, wystarczy w aplikacji Epson Connect wyszukać pobliskie urządzenia. Znalezienie docelowej maszyny na ewentualnej liście nie będzie zbyt trudne. Z poziomu aplikacji można wiele. No oczywiście pozwala ona zarówno drukować, jak i skanować z dostępem do wszystkich szczegółowych opcji. Duplex, dojazd do marginesów, rozdzielczość skanowania, to wszystko tutaj jest, dosłownie w zasięgu ręki. Nawet na dalszy zasięg, bo łączyć się z drukarką, o ile ona sama jest podłączona do sieci lokalnej, można z całego świata, wysyłając plik do wydruku mailem. Czymże byłaby recenzja bez miarodajnych testów? Niczym. Sprawdziliśmy więc jakość i prędkość wydruku, skanowania, hałas generowany przez urządzenie. Trzeba dodać, że nie ma większego sensu wspominać o tym, jak szybki jest Duplex przy drukowaniu, bo kto by się spodziewał, zadrukowanie obu stron kartki zajmuje mniej więcej dwa razy więcej niż tylko jednej. Zacznijmy więc może właśnie od czasu drukowania. Jest naprawdę nieźle, zwłaszcza gdy maszyna już automatycznie wysunie tackę. Czas prezentuje się następująco. Wydruk pierwszego dokumentu A3 w jakości standardowej zajmuje 32 sekundy. Trzeba liczyć około 4 sekundy na wysunięcie tacki. Kolejna kartka przeszła przez maszynę w 23 sekundy. Wydruk pierwszego dokumentu A4 w jakości standardowej zajął 12 sekund, z czego 6 sekund zajęło wysuwanie tacki. Druga kartka wyszła po 4 sekundach, chociaż nie da się ukryć, że to nie była w pełni zadrukowana strona, ale w przypadku pełnej strony zajęłoby to 6 sekund. Jeżeli postanowicie wydrukować zdjęcie w najwyższej jakości na dużym papierze fotograficznym, musicie się liczyć z tym, że to trochę zajmie. Wydruk potrwał aż 6 minut i 30 sekund, z drugiej strony raczej rzadko robi się takie wydruki. Jeżeli zaś chodzi o jakość drukowania, tutaj wynik jest po prostu dobry, jak na tę markę przystało. Epson nie bez przyczyny chwali się swoją technologią mikropiezo. Nie uświadczy tu głowicy wyciskającej tusz termicznie, ale taką z rozprężającym się pod wpływem prądu kryształem wywierającym nacisk na membranę. To gwarantuje nie tylko mniejszą awaryjność sprzętu, ale i całkiem niezłą precyzję. Widać ją na zadrukowanych kartkach. Nie zdarzało się tak, żeby kropelka tuszu trafiła nie tam, gdzie trzeba. Wydrukowaliśmy przykładowo użyczony nam przez sąsiednie biuro architektoniczne schemat budowli. Plik bazowy o ogromnej rozdzielczości obfitował w wiele szczegółów. Efekty były świetne. Prawdę mówiąc, trudno było do czegokolwiek się przyczepić. Równie atrakcyjnie z bliska prezentują się wszelkie dokumenty i zdjęcia. To będzie więc też sprzęt idealny dla wszelkiej maści biur projektowych. Test skanowania przeprowadzaliśmy na normalnym dwustronnym dokumencie A4 i książce. W obu przypadkach wynik miał być na poziomie 600 dpi. Urządzenie poradziło sobie z zeskanowaniem obu stron dokumentów w dupleksie w zaledwie 33 sekundy. To szybkie, wygodne, zwłaszcza ze względu na to, że w podajniku może zmieścić się nawet 50 takich kartek. Zeskanowanie książki przy ustawieniu ogólnego rozmiaru na poziomie A3 trwało tylko 23 sekundy. Jak możecie zobaczyć, rozdzielczość jest całkiem niezła. Obraz wyszedł bardzo szczegółowy, chociaż oczywiście są czarne plamy z powodu niedociśnięcia książki do skanera. Sprawdziliśmy, jak bardzo hałasuje maszyna Epsona przy wydruku kartek A4. I jasne, opcja A3 jest bardzo ważna, ale nie ma dużej różnicy. A poza tym idę o zakład, że większość wydruków w prawie każdej firmie będzie tworzonych w mniejszych formatach. Umowy, pliki dokumentów, briefy. Do tego nie potrzeba sporych formatów. W umieszczeniu o bazowym hałasie sięgającym 35 dB praca modelu Epsona była zauważalna. W prawdziwym biurze, skrzątającymi się w tle pracownikami, pewnie by tak jednak nie było. Wszystko dlatego, że zmiana natężenia dźwięku przy pracy była niewielka. Decybelomierz wskazywał maksymalnie 44-46 dB. Znacznie głośniejszy był na przykład odgłos wysuwanej kasety i powiadomienie o skończeniu drukowania. Tutaj nawet do 55 dB. Summa summarum, Epson L15-150 wypadł całkiem nieźle. No zresztą można było się tego spodziewać po sprzęcie przeznaczonym do poważnej pracy. Jeszcze warto wspomnieć o tym, że w przypadku tego modelu i kilku innych producenta można obecnie przedłużyć sobie gwarancję do 3 lat. To przydatne, no bo wiadomo, drukarki mają to do siebie, że lubią się psuć, czego Wam oczywiście nie życzę, ale to jest fajne, że Epson dba o klienta, no i rozszerza te gwarancje. A Wy co sądzicie o tym sprzęcie? Jak zwykle pytam, no bo jak zwykle pewnie będziecie mieli coś do powiedzenia w komentarzach. Zapraszam Was tam, zapraszam Was na Facebooka, wideotesty, na grupę testerzy wideotestów, na Instagrama, no i do kolejnych filmów. Widzimy się tam. Dzięki za oglądanie i cześć!